chciałem coś łyknąć, ale... Sieć! Mówiłem, powinno coś łyknąć i łyknęło. Witam serdecznie na kanale Primanki. Dzisiaj Mateusz namówił mnie na wędkowanie, na wypad za trocią, ale wieje, mało łba nie urwie. Taka pogoda. Tak się zastanawiałem, czy jechać, no ale przyjechaliśmy. Zawsze to nad wodą, tylko nad wodą można złowić rybę. W domu się nie złowi, także próbujemy, ale rzuty to dosłownie rzuca się woblerem, czasem wobler zawraca. Trzeba chwilę odczekać, żeby wiatr przestał wiać. I dopiero można rzucać. Próbowałem blachą, blacha to samo, też zawraca. Kombinuję troszeczkę, próbuję, ale się nie poddaję. Idę, porzucam, a jak będzie, zobaczę sami. Sieć! Mówiłem, powinno coś łyknąć i łyknęło. A srebrniak. Spadł. Ale srebrniaczysko było. Spadł. Ale był srebrniak. Ja nie mogę. Ale srebrniaczysko było. Ale numer, taka troć, taka ryba piękna była, ze 2 kilo na pewno, może więcej. Chwilę pomłynkowała i spadła, no niestety, kurę. Druga w tym sezonie ryba, która spadła. Znowu kolejna ryba w pełne słońce praktycznie, bo jest słońce, tylko że jest silny wiatr. No niestety, szkoda, by była czwarta ryba, czwarta troć sezonu. A tak jest 3 wyjęte, 2 spady. No ale dobrze, że było chociaż branie, bo już byłem zrezygnowany. Przystanąłem na chwilę. Wziąłem wędkę i mówię, nie wiem, chyba powiedziałem to nawet do kamery, teraz powinna wziąć rzut i siedzi. No niestety spadła, ale nic, ryba była, idę próbować dalej. Ale numer, kurde, szkoda tej ryby. Spadł. Taka ryba ładna. Szkoda, że spadł. Przy tym wieczorze nawet dobrze brania nie czułem. Ale tak na intuicję wcięłem i spadł niestety. No niestety będę już kończył, idę do auta, do Mateusza. Szansa była, ryba na kiju była, niestety spadła i tak bywa. No to jest dla mnie 3 do 2, 3 ryby wyjęłem, 2 mi spadły. 3 trocie.
bo jeszcze doszedł ten oczywiście tęczak morski, ale do trociowej klasyfikacji się nie wlicza. Ale i tak jestem zadowolony. Na początku nie wierzyłem, że cokolwiek może się wydarzyć. Taki wiatr, źle się rzucało, nawet ciężko było podać przynętę tam, gdzie się chciało. No ale mimo tego rybka jedna się skusiła, chwilę się pobujała i spadła niestety. Jutro też jest dzień, jak to mówią. Będzie następny wyjazd, może kolejnym razem bardziej się poszczęści. Ja już pakuję sprzęt i idę do auta. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.